drzewka, krzewy olitne. Na wczesny lunch wybrała restaurację nagradzaną gwiazdkami Michelin. W Rzymie jest ich aż 18. Dla porównania w całej Polsce tylko dwie. Jezus, ja wszystko rozwalam, jak siadam. Zobacz. Dziękuję bardzo. Ojciec się ruszył z menu. Grazie. Bo nie wiem, co ja mam zamówić właśnie. Lasagnata, burrata. Tak, lasagna. Lasagna. Okay. Fettuccine, seppie e limone, prego. Grazie. Tak są wyczyszczone te sztućce. Nie mają żadnego minimalnego zacieku te sztućce. Ktoś by się jeszcze zamawiał? Nawet tam ceny nie było na tym. No, czy my to zjemy w ogóle? Aha, grazie. Because my mom lasagne. Asked for a lasagne. Yes. Aha. And, okay. To lasagne, to przecież powinno być warstwowo, warstwami normalnie. No, gdzie i mięso mielone w środku, a nie serek. Mięso? A tu jest jakiś serek homogenizowany. Spodziewałem się trochę więcej, no, okej. To jest coś zimne. Ale no zimne, masakra. No to jest normalnie zimne. A z koza? Tak. This should be a cold, because my mother said... Yes, it's a cold, lasagne to fresh. Aha. Włoska kuchnia nie jedno ma imię. Żeberko w kapuście to jest jedzenie. Polacy ma jedzą tak, żeby się najeść. Bo Polak jest pracowity, dokładnie. Silencio, madame. Polak tak nie je. Proszę prosić? Czy było smacznie, to kwestia podniebienia, ale zapłacić wypada. Nie dodał nam nic? A w sumie co się nam przejmujesz? Nie masz. 150 euro, czyli 650 zł. Oszalał chyba. Robi wrażenie większe niż zimny makaron. Jasny gwint. Co ma, ty idziesz? Siadaj, ja jeszcze wodę dopiję za tyle pieniędzy. Zostawię im tej wody, co ty? Grazie, arrivederci. Arrivederci. Jezus, ty na przecież szukam normalnie. Szukam czegoś lepszego. No gdzieś musiałem podjechać, żeby coś zjeść przecież, no jak to? Przynajmniej w tej kwestii matka z synem są zgodni. Schabowy, pierogi, pomidorowa. Oto niedościgłe marzenie w mieście Cezara.